kochane dziewczyny i chłopaki. Dzisiaj filmik o moich ulubieńcach, kochani, kosmetykach nowych, starych, które cały czas używam. Te kosmetyki są moimi ulubieńcami, kupuję je cały czas albo będę kupowała jeszcze raz. Tak, kochani, także numer jeden i to widzieliście już na moich pierwszych filmikach, które kręciłam. Bronzer z Rimmela numer 022. To już jest chyba moje, nie wiem, 10. opakowanie. Bardzo fajny kolor, nie wyskakuje mi nic po nim. Jest bardzo delikatny, także możecie go nakładać stopniowo. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. A jest koszt bardzo niski, jakieś 5 funtów, czyli u Was w Polsce może z 20 zł. A takie opakowanie wystarczy Wam na kilka miesięcy, naprawdę. I to jest kolorek 022 Sun Bronze. Dobrze, kochani, numer 2 to nowy produkt, który jest podkładem z Max Factora. To jest kolor 102, pastelowy. Kolorek jest troszeczkę za ciemny dla mnie, ale jakoś ten podkład się bardzo ładnie zlewa z moim kolorem skóry, także jestem z niego bardzo zadowolona. I powiem Wam szczerze, że jako produkt, który kupuję w normalnej, zwykłej drogerii, niedrogi, jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Świetnie kryje i świetnie matuje. Jeżeli go sobie przypudrujecie, to mi na przykład on się trzyma całe 8 godzin, jak jestem w pracy, ja nie muszę go poprawiać, nic się z nim nie dzieje. Tutaj prawdopodobnie problemem będzie Waszym dobranie koloru, ponieważ wydaje mi się, że jak on zasycha na buzi, to on troszeczkę ciemnieje. Także wybierzcie sobie jaśniejszy kolorek i później możecie się przybrązowić na przykład bronzerem, prawda? No i ta gama kolorów nie jest ogromna, ale ja byłam w bardzo małej drogerii, także może w jakiejś większej będą mieli tych kolorów więcej, nie mam pojęcia. Jestem z niego bardzo zadowolona, to jest Max Factor Lasting Performance numer 2. Numer 3, kochani, szminka z Gosha i muszę sobie zakupić jeszcze jedną, bo powiem Wam szczerze, co w tych szminkach lubię. One mają taką fajną konsystencję, one się nie osiadają gdzieś w kącikach, nie robią się takie okropne. Możecie je nakładać i nakładać kilka warstw i one może się nie jest super trwała na ustach, bo ja te szminki zazwyczaj zjadam po kilku godzinach, no ale... Lubię tę konsystencję i bardzo fajnie nawilża usta, z czego jestem bardzo zadowolona, także bardzo bym chciała sobie kupić jeszcze jedną i to jest 134 Darling i tą szminkę polecała i Karasiński, czyli Justyna. Druga szminka jest z Avonu i to jest ten Golden Peach, to jest ta 24-karatowa. Ja już ją mam bardzo, bardzo długo i znowu do niej powróciłam. Co za piękny kolor i tutaj się nie spodziewajcie jakichś, wiecie, złotych ust i tak dalej, tak jak oni to pokazują w katalogu, nic takiego, ale ma bardzo, bardzo ładny kolor, taki pomarańczowy i właśnie wydaje mi się, że do ciemnych oczu i do ciemnych włosów ten kolor jest taki wręcz koralowy, taki wręcz, no właśnie taki brzoskwiniowy, no śliczny po prostu, także jestem bardzo zadowolona z tej szminki. Numer, który to już był, chyba czwarty, zawsze się gubię. Korektor z L'Oreala. Bardzo fajnie mi maskuje on na przykład wypryski. Ja na przykład mam tutaj ogromniastego takiego pryszcza na policzku i powiem Wam szczerze, że on to bardzo fajnie maskuje. Nie jest świetny pod oczy, ponieważ zauważyłam, że tak jakby uwidacznia zmarszczki, jak ja go sobie przypudruję, także, ale to chyba wydaje mi się, że każdy korektor tak robi. Także wydaje mi się, że jaśniejszy podkład może i wyłącznie dla mnie, bo ja nie mam aż takich śliców pod oczami. Powrócę do używania jaśniejszego podkładu pod oczami niż tego korektora, ale on na wypryski, na jakieś zaczerwienienia dla mnie po prostu rewelacja. I to jest L'Oreal Touch Magic i to moja siostra mi go poleciła. Kochani, następny produkt to jest żelowy eyeliner z Bobbi Browna, który kiedyś dostałam od Niesi i bardzo go sobie szanowałam, ponieważ jest to drogi produkt i powiem Wam, ja dlaczego lubię ten eyeliner. Lubię go dlatego, że jest idealny na linię wodną, ponieważ nie szczypie absolutnie, strasznie długo się trzyma. Wiecie, jakbyście sobie na przykład czarną kredkę pomalowali na linię wodną, to ta kredka no za niedługo się tam, nie będzie jej za niedługo na tej linii wodnej, prawda? Cała się rozmarzę i rozmarzę Wam makijaż i będziecie musiały kilka razy nią poprawiać, a ten żelowy eyeliner, on po prostu zostaje na tej linii wodnej przez cały dzień. Ja idę sobie wziąć prysznic, myję sobie oczy, kochani, słuchajcie, zmywam sobie makijaż, a ten eyeliner mam dalej na linii wodnej, także jest to niesamowity produkt.
I to jest produkt z Bobbi Brown i tutaj mi jeszcze zostało go dużo, myślę, że przynajmniej kilka miesięcy go jeszcze poużywam. Bardzo jestem z niego zadowolona. Następny produkt to jest odżywka z Rimmela i to tak samo mi Nieśka poleciła. 2 weeks treatment hardens nails. I kochani, miałam fajne paznokcie, powiem Wam szczerze, może z jakiś miesiąc czasu i używam zawsze tej odżywki pod lakier do paznokci, jakiś tam kolorowy. I bardzo fajnie mi paznokcie po tym rosły. No i potem przestałam, bo mi się już potem nie chciało malować, już moja wena po prostu znikła. I mam tak paskudne teraz paznokcie, jak przestałam używać tej odżywki. Naprawdę okropne, także powracam do niej, bo to jest naprawdę fajny produkt. Za piątaka w drogerii. Rosną po niej paznokcie, tylko musicie jej często używać. Przynajmniej co jakieś 2 dni ją sobie na pazurki dać. Następnym produktem to szklany pilniczek do paznokci. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo często używam takich papierowych pilników do paznokci, ale one zauważyłam, ja tak tylko jeden raz pociągnę i już pół paznokcia nie mam. Także stwierdziłam, że taki muszę, potrzebuję jakiś taki bardziej delikatny pilnik. No i jestem z tego bardzo zadowolona i także już go mam kilka miesięcy i nie rozwajają mi się paznokcie, z czego jestem bardzo zadowolona. Ale są łamliwe, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że przestałam używać tej odżywki. No kochani, także to szklany pilniczek każdemu polecam. I to jest, one są chyba znane z tego, że one po prostu tak jakby nie wiem co mam powiedzieć. Nigdy się nie tępią? Chyba tak to miałam powiedzieć. Także zawsze są ostre, o to mi chodziło. Dobra, następny produkt to ten spray z Toni & Gaia przed prostowaniem. Nie rozwajają mi się końcówki, prostuję i suszę i używam lokówek i mam dalej fajne włosy. Także wydaje mi się, że to możliwe jest zasługa tego sprayu chroniącego przed prostowaniem. No i kochani, nowy produkt, który kupiłam po zobaczeniu filmiku, w ogóle znowu wydaję pieniądze. Kupiłam po zobaczeniu filmiku Izabel 25D i ona mówiła, że ta seria z garniera mineralna jest bardzo fajna. Ja tutaj sobie kupiłam dezodorant, taki wielki, ponieważ był w promocji, a wiecie, że Kasiunia to wszystko kupuje w promocjach. No i kochani, no i naprawdę jest bardzo fajny, pachnie pięknie. I nie wiem, jakaś mi się taka skóra pod pachami taka strasznie miękka zrobiła, taka bardzo delikatna, że jeszcze takiego czegoś nigdy nie miałam, naprawdę. I jestem bardzo, bardzo z tego dezodorantu zadowolona, nie zawiera alkoholu, ani żadnych tutaj parabenów. I rzeczywiście działa. I ja muszę teraz niestety mój okropny uniform nosić do pracy. Składa się z białej koszuli i z marynarki i z czarnej spodni. Wyglądam tragicznie. I ten dezodorant po prostu jest super. Nie robi mi żadnych plam na czarnych ciuchach. Chroni mnie przed poceniem się. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego produktu. Polecam go każdym dziewczynom. Każdej dziewczynie, tak miałam powiedzieć. Tak, kochani, no to na tyle. Buziaczki, pozdrawiam. Zapraszam do oglądania dzisiejszych filmików. Będę je wszystkie dzisiaj wgrywała, także będę dzisiaj bardzo busy bee. No, kochani, buziaczki, pozdrawiam, pa, pa.